Dzisiejszym naszym gościem jest dr Jan Przybył, publicysta. Proszę Państwa, temat zgodnie z zapowiedzią takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieżychowanie, czyli cytat z Jana Zamoyskiego. I zostawiam Państwa sam na sam z prelegentem. Dzień dobry Państwu. Ten temat, tak żeśmy sobie z Kamilem Klimczakiem rozmawiali, co by tu wrzucić. No i akurat mi się ten temat nawinął. No, 18 lat na uczelni wyższej pracowałem, po paru uczelniach innych też się przeturlałem, a nawet uczyłem dzieci w prywatnej szkole angielskiego, takie małe dzieci. W Grudziądzu, u kolegi, który był właścicielem tej szkoły. Więc to troszeczkę tam co nieco wiem. No, chwalić Pana Boga, nie muszę się tym zajmować od już lat 15. Dlatego, dlaczego mówię chwalić Pana Boga? No niektórzy mówią, o jak fajnie byłoby, żeby tam Pan tam wykładał. Nie, proszę Państwa, nie. To moi koledzy, którzy jeszcze na uczelniach zostali, to mówią, stary, to byś nie wytrzymał. Byś nie wytrzymał. Z każdych zajęć, sprawozdania szczegółowe, jakieś opisy, cuda, niewidy, to nie dla mnie. Ja nienawidzę biurokracji i proszę Państwa, ja przez 18 lat, jak pracowałem na uczelni, nie miałem listy obecności. Mnie to nie interesowało, czy ktoś do mnie chodzi na zajęcia, czy nie. On ma zdać egzamin. I koniec. Jeżeli nie, ja zapowiadałem, że ja tutaj mówię o rzeczach takich, których Państwo w książkach nie znajdziecie, albo będziecie bardzo długo szukać. A ja będę zadawał na egzaminie pytania, na które Państwo nie odpowiedzieli co wtedy. No dzisiaj to by to nie przeszło, dzisiaj to by polecieli na mnie do kuratorium na skargę, że jak to jest. Im się należy, proszę Państwa. No to za komuny, tak mówili przedstawiciele klasy robotniczej, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Były takie czasy, proszę Państwa, kiedy jak ja studiowałem, mój szef katedry, późniejszy, jak ja byłem studentem, to on był świeżo upieczonym adiunktem, chyba gościu miał 3 fakultety, no był jednym z najmłodszych takich ludzi tego typu w Polsce, miał 28 lat, miał 3 fakultety, doktorat i tak dalej. Proszę Państwa, chyba był najmłodszym profesorem potem w Polsce. I co? I pani Wandzia, sprzątaczka, zarabiała więcej od niego, bo miała wysługę lat. Tak, takie były czasy, proszę Państwa. A ja wtedy sobie załatwiłem indywidualny tok studiów, prowadziłem pracownię złotniczą, miałem podtąd pieniędzy i on mi robił listy książek, które należy kupić, a ja je kupowałem, on je ode mnie pożyczał, bo go nie było stać. Takie były czasy. I te czasy, proszę Państwa, wracają. I te czasy wracają, ludzie, którzy coś tam mają w głowie, nie będą chcieli uczyć na uczelni. Nie będą. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie to może w niewielkim procencie są zainteresowani nabywaniem wiedzy. Oni chcą mieć papier, ale po tym papierze, jak już mają ten papier, to potem idą gdzieś tam na jakieś interview i mają takie wymagania. Moi znajomi, przedsiębiorcy, opowiadają mi. Przychodzi delikwent, to zaczyna od tego, a ile zarobił. Ma wpisane w papierach biegła znajomość angielskiego, dostaje 2 pytania, nie wie o co chodzi. Z tym mamy do czynienia. Wracać do czasów dawnych nie da rady. Proszę Państwa, to zaszło tak daleko, że my już nie damy rady cofnąć się do tych czasów. To jest mniej więcej, to są mniej więcej lata 40. XIX wieku i to jest tylko 2 osobników. Jaki Bronisław Krętowski i Karol Libelt tyle napisali o wychowaniu. Tylko 2. A reszta? Ja mam takie półki literatury o oświacie wychowaniu tylko z tego okresu. Bo ci ludzie mieli nosa. I zauważcie. Oni mieli tego nosa 80 lat przed odzyskaniem niepodległości Polski. Ale oni mieli tego nosa, oni wiedzieli, że ta Polska kiedyś nadejdzie, że ona kiedyś przyjdzie i co wtedy? Kim my obsadzimy urzędy? Kim my obsadzimy sądy? Z wojskiem najmniejszy problem. Każdy zaborca miał swoje wojsko i w tym wojsku byli Polacy. Z wojskiem najmniejszy problem.
Oficerowie się znajdą w razie czego, prawda? Ale skąd znaleźć nauczycieli, gdzie mamy trzy różne systemy oświaty, trzy różne treści wciskane do głów. Pruskie gimnazja, po niemiecku nauka była. No najlepiej było w Cesarstwie Austro-Węgierskim, prawda, bo tam wykłady były po polsku. No ale w rosyjskim były po rosyjsku, w pruskim były po niemiecku. I teraz to pozlepiać do kupy. I proszę Państwa, okres dwudziestolecia międzywojennego to było dopasowywanie programów. Proszę Państwa, i to się udało. Program na 38-39 rok już był dopięty na ostatni guzik. Oni mieli z czego składać. No z takich rzeczy między innymi. Język trzeba było uspółcześnić troszeczkę. Otóż oni wtedy wiedzieli, że ta Polska przyjdzie i trzeba od razu ruszyć na przykład ze szkolnictwem. I co? I się przysiedli i zaczęli tworzyć programy na potrzeby przyszłej szkoły polskiej. Oni wszyscy byli świetnie wykształceni. Karol Liebelt, mieszczanin, z biednej rodziny pochodził. Jak ten człowiek doszedł do doktoratu, który zrobił u Hegla z filozofii? Jak on do tego doszedł? Proszę Państwa, wbrew temu, co się chrzaniło w szkołach za komuny, o tych biednych jankach, muzykantach, które się marnowały, talenty i tak dalej, talenty się, proszę Państwa, nie marnowało. Talent był natychmiast zauważony. Najczęściej przez miejscowego księdza, wiejskiego nauczyciela, nauczyciel i ksiądz, no w jednej szkole, bo ksiądz jako katecheta był, kierowali sprawę do dziedzica, że my tu mamy takiego zdolnego chłopaka. Dziedzic go tam kazał zaprosić, przeegzaminował go, złapał się za głowę, pisał pismo do jakiegoś swojego kolegi, który gdzieś tam coś tam dalej, nie? Profesor Zin, znany nam z programów Piłkiem i Węglem. Chłopak spod Chrubieszowa, z niezamożnej rodziny. Ktoś zauważył, że on kapitalnie rysuje. I znowu, nauczyciel, ksiądz, dziedzic napisał pismo, gdzie? Do Rydza Śmigłego. Rydz Śmigły był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. To był artysta, malarz. Parę miesięcy cisza. Potem przychodzi pismo. Rydz chłopakowi załatwił stypendium. To samo było z Liebelt. Ale musiał być dobry. To był ten warunek. Człowiek bez talencie nie chodziło do szkoły, bo to było marnowanie pieniędzy i czasu cudzego, prawda? Tylko ludzie naprawdę utalentowani, zdolni chodzili do szkoły. No i ktoś mógł powiedzieć, no tak, ale wszyscy... Proszę, czy wszyscy są utalentowani? Czy wszyscy są zadatkami na inżynierów, artystów, malarzy, pisarzy i tak dalej? No nie wszyscy. Więc znakomitej większości wystarczy wykształcenie zawodowe, przygotowanie zawodowe. I to zniszczył ten ustrój po 90 roku. Zniszczył szkolnictwo zawodowe. I każdy, czy zdolny, czy niezdolny, czy mądry, czy mniej mądry, do liceum. A potem gdzie? Na studia. Proszę Państwa, kiedyś studiowali ludzie, no weźmy powiedzmy sobie germanistykę, czy filologię klasyczną. To na takie studia szli ludzie, którzy tą dziedzinę, którą później studiowali, mieli w małym palcu, a potem chcieli ją jeszcze pogłębić te swoje wiadomości na najwyższym poziomie już. Po studiach się doktoratem kończyło kiedyś, przed wojną. A dzisiaj ja słyszę jakieś dziewczynki pod sklepem, mówiły kilka lat temu, że tu właśnie zdały maturę i ona złożyła papiery na trzy różne kierunki, od chemii, prawda, po rucystykę. No to się w wełbie nie mieści, bo ona będzie studiować. I lektoraty języków obcych na wyższych uczelniach, co to jest? Przed wojną, jeżeli nie znał jednego języka obcego, zachodnioeuropejskiego, biegle plus łaciny, to nie zdawał matury. A dzisiaj od podstaw uczą pani, która uczyła języka niemieckiego w uczelni, gdzie pracowała. Ja mówię, panie Jasiu, co ja mam zrobić? On ma
jeszcze piątek wtedy, szóstek nie było, piątkę ma na świadectwie maturalnym z niemieckiego, a on nie zna zaimków osobowych. I lektorat języka obcego na wyższej uczelni. Proszę Państwa, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na wyższych uczelniach, na przykład na Fakultecie Filozoficznym, tam Husserla się robiło po niemiecku. Tam Kartezjusza się robiło po francusku albo po łacinie. Kto nie znał tych języków, to mógł sobie po prostu pooglądać uniwersytet z ulicy. 96 tysięcy absolwentów wyższych uczelni chyba było w 1939 roku. 96 tysięcy absolwentów w całej Polsce na 35 milionów ludzi. To dzisiaj w Warszawie pewnie więcej studentów jest, takich studentów, w cudzysłów ujętych, prawda? Proszę Państwa, Chowanna. Jakie to są podtytuły? System pedagogiki jakiej? Narodowej. Narodowej. Bo tu nie chodziło o to, o przygotowanie do życia we Francji, w Niemczech, czy w Hiszpanii, ale w Polsce. Szkoła kiedyś wprowadzała w świat kultury. Takie było zadanie szkoły. Nauczyć, no, obowiązkowa szkoła czteroklasowa wiejska. Prawda? Czytać, pisać, rachować nauczyli. Jakieś podstawy geografii, historii i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jak ci ludzie pięknie pisali, ja znam takich ludzi po takich czteroklasowych szkółkach wiejskich. Jak oni pięknie pisali i uczono kaligrafii. Oni wiadomości z dziedziny historii to mieli takie, że nie jeden dzisiejszy maturzysta by zapłakał. Tak, ci ludzie po czteroklasowych wiejskich szkółkach. Jak był zdolny. I znowu nauczyciel. No ten, co był najbliżej, prawda? Ksiądz katecheta. Przyuważył zdolniachę. Powiedział, komu trzeba. Zdolniacha dostał jakiś stypendium, żeby poszedł do gimnazjum. Jak zdał maturę, to musiał być naprawdę dobry. Dostał jakiś stypendium, poszedł na studia. Taki biedny chłop z Kujaw, Karol, ten Jan Kasprowicz, chodził do szkoły nosząc buty na kiju uwieszone. Boso chodził, mu szkoda było butów, miał 5 km do szkoły. No a potem co? No był rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, redaktorem pism literackich, tłumaczem, poetą. Ha, był kimś. Takich było wielu. To nie był jeden przypadek. Doktor Karol Marcinkowski umarł bezdzietnie i zostawił kupę pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, krajowe i zagraniczne. I potem było stypendia Marcinkowskiego. Kto na takie stypendia jeździł? A taki Stanisław Przybyszewski, a właśnie taki Jan Kasprowicz. Studiowali w Lipsku, w Berlinie, jeszcze tam gdzie, prawda? Nie zmarnowali się. Ale kiedyś studiowali najwybitniejsi, najzdolniejsi, najlepsi. A dzisiaj każdy idzie i co robi? Studiuje. I tu znowu ten cudzysłów jest potrzebny. Przecież ci ludzie, proszę Państwa, oni 60 lat temu by nie zdali egzaminu wstępnego do liceum ogólnokształcącego, bo takowe egzaminy były, ja jeszcze pamiętam przecież. Były egzaminy wstępne do liceów. I do łódzkiego Kopernika to ja wątpię, czy 10% obecnych magistrów by zdało egzamin wstępny do tego Kopernika łódzkiego. A szkoła to była szkoła. I się mówiło, nie chciał nosić teczki, niech nosi woreczki. Nie ma zmiłuj. Proszę Państwa, mój kierownik z podstawówki, pan Józef Kamiński, świętej pamięci, matematyk. On do chłopaków się zwracał per paniczu. Jak chłopak rozrabiał, miał takie ciężkie rogowe okulary, zdejmował te okulary, tak stukał w głowie. Paniczu, ile razy ci będę mówił, że coś tam. Albo komuś by, ty nie jesteś ani sinus, ani kosinus, ty jesteś asinus, czyli oszoł płodzi. No dzisiaj jakby tak powiedział, no to był gdzie do kuratorium, by mamunia z taką paszczą by poleciała do kuratorium i on by miał duże kłopoty. Dzisiaj dzieciątko może wszystko, nauczyciel nie może nic. Kiedyś jak
nie było mowy, żeby uczeń rozrabiał w szkole. Za moich czasów nie było mowy. Proszę Państwa, w ostateczności pojawiał się nauczyciel od WF-u i sprawa się kończyła w 3 sekundy. W 3 sekundy największy rozrabiaka wymiękał przy panu od WF-u. Dzisiaj pan od WF-u by stracił pracę, jakby chciał porządek zaprowadzić. Tak, bo uczeń by na niego tak patrzył. Proszę Państwa, gdyby, proszę Państwa, w czasach mojej młodości dziecko rozdarło paszczę na rodzica albo uczeń na nauczyciela, to ja nie wiem, co by było. Ja nie wiem, co by było. To wszystko przyszło z amerykańskimi filmami. Córka do matki. Nie będę z tobą rozmawiać! I trzaska drzwiami matce przed nosem. Boże, jakby moja siostra tak mojej matce zrobiła. Już nie chcę mówić, co by było. Ale jakbym ojcu powiedział, że ja nie będę z nim gadał, nie? Oj, proszę Państwa. Ja bym musiał chyba na poduszce wodnej przez tydzień siedzieć. A byłem rozrabiaką, nieraz w szkole obrywałem. Ale, proszę Państwa, tu chodzi o co? Ja już powiedziałem. Czy my chcemy wychować człowieka do życia w Hiszpanii, we Francji, czy w Niemczech, nie w Polsce? W związku z tym człowiek, który ma mieć wykształcenie ogólne, liceum ogólnokształcące. Proszę Państwa, ten uczeń liceum ogólnokształcącego dzisiaj, to on nie ma pojęcia o świecie bez smartfona. A myśmy musieli śpiewać, dosłownie śpiewać przy mapie, wszystko. Mapa danego kraju, nie było tam rzutników multimedialnych, zwykłe mapy były, ktoś przynosił mapy, wieszał mapę, nauczyciel wołał, proszę bardzo, pasma górskie, rzeki, jakieś tam złoża mineralne, wszystko trzeba było wyśpiewać i nie było zmiłuj. Dzisiaj byłby płacz i zgrzytanie zębów, a po co mu to, on ma smartfona. A jak padną zasięgi, a jak padnie prąd, to jest najbardziej bezradne pokolenie w historii. Nie daj Boże jakiejś wojny, nie daj Boże czegoś. Proszę Państwa, oni wszyscy będą leżeć i kwiczeć. Straszne rzeczy będą się działy. Smartfomani po prostu będą padać jak muchy. Oni nie będą w stanie niczego do jedzenia skombinować w razie czego. I co będzie? Albo będą popełniać samobójstwa, albo to, co przepowiadał Krzysztof Karoń, będą chodzić do tych ludzi, którzy coś mają i podziel się we mnie to w łeb. Prawda? I farmerzy w Teksasie sobie robią pola minowe wokół farm i zasieki z drutu kolczastego kupują broń i amunicję, bo jak to wszystko walnie, to ten prekariat z miasta, prawda, który ma dwie lewe ręce, przyjdzie po prostu daj mi jeść. Szkoła miała człowieka przygotować do życia. To jeszcze w starożytnym Rzymie mówili, że uczymy się nie dla szkoły, uczymy się dla życia. I proszę Państwa, ktoś powie, że upada wszystko, upada kultura. No jakże ma kultura nie upadać, skoro, proszę Państwa, nie ma kto jej tworzyć. Żeby tworzyć kulturę, najpierw trzeba było być człowiekiem wysokiej kultury. Coś takiego jak kultura wysoka. XVIII wiek. Humboldt. Szkoła humboldtowska. Proszę Państwa, tacy śniadeccy i inni nabijali się z naszych romantyków. Proszę Państwa, ale nasi romantycy, Mickiewicze i inni, oni byli jeszcze wychowywani w szkołach typu humboldtowskiego. Czyli oni to, czego tamci bronili, to mieli w małym palcu, ale oni tworzyli coś nowego. To nie to, że Kajetan Koźmian się nabijał, prawda, w liście do generała Morawskiego, nabijał się z romantyków, prawda. Niech mu pijany Maciek przygrywa na dudzie, po co smakiem salonów psuć prosty smak w ludzie. Tak se szydził, prawda, że ci romantycy to tylko tam strzygi i pewien uczeń Krzemieńca w ukraińskim smaku nuci dędającego wisielca na haku i tu się nabijał Seweryna Goszczyńskiego i Zamku Kaniowskiego. Ale ten Seweryn Goszczyński i ci inni ludzie, oni mieli to, co tamci mieli też w małym palcu, tylko oni tworzyli coś więcej, ale na jakiejś podstawie, na bazie czegoś tam.
człowiek pokolenia Mickiewicza szedł do opery i on nie potrzebował żadnego kapownika z libretem, bo on to rozumiał, bo znał języki. W Krzemieńcu uczono, w liceum krzemienieckim uczono 5 języków, w tym greki i łaciny. Jak ja czytam pamiętniki późniejszych profesorów, na przykład profesor Czapliński, historyk XVII wieku, w Tarnowie urodzony, tam kończył gimnazja, studiował w Krakowie. Proszę Państwa, jak się czyta te pamiętniki, to widać jedną rzecz. Dzisiaj tak zwany psycholog szkolny by serwał włosy z głowy. Boże, te nasze dzieci takie... Proszę Państwa, oni nie mieli w ogóle czasu na żadną zabawę. Dopóki była szkoła, nie było zabawy. Oni mieli tyle zajęć i potem tyle pracy w domu z książką, że oni naprawdę nie mieli czasu na zabawy. Ale oni wiedzieli, że jak oni te studia skończą, to będą panami. Bo no, był ten podział na klasy społeczne, był ten podział na stany. I w końcówce już można było przejść z jednego stanu do drugiego, z jakiejś klasy takiej do klasy takiej. Można było z chłopstwa wyjść i skończyć, prawda, jako profesor uniwersytetu. Można było, ale trzeba było być pierwotnie zdolny. I dzięki szkole, dzięki ciężkiej, wytrwałej pracy, to przejście było możliwe. Tak. Dzięki maturze. A nie tak jak komuniści rzucili hasło, nie matura, lecz chęszczera zrobią z ciebie oficera, prawda? I Tuman zostawał dyrektorem fabryki, prawda, którą doprowadzał do upadłości. No taka historia Sołżenicyn opisywał, był jakiś z czasów carskich agronom i tam jakiś facet wykombinował, żeby tam drugi zasiew czegoś zrobić, to będą większe plony, a ten agronom mówi, panie, tego i tego dnia przyjdą przymrozki i to wszystko szlak trafi. Rozstrzelali go za czarnowictwo. Przyszły przymrozki, rozstrzelali tamtego za sabotaż. Proszę Państwa, tak. I ludzie wiedzieli, że ciężką, wytrwałą pracą. Teraz ja poświęcam te lata. Żadnych rozrywek, żadnych... Nie ma czasu na to. Ale jak ja skończę szkołę, będę kimś. A dzisiaj skończę te szkoły, które nie są tak naprawdę szkołami. Jemu się wydaje, że on jest wykształcony, bo on ma papier. A zadam mu 2-3 pytania i on leży i kwiczy, proszę Państwa. Kiedyś szkoła wprowadzała człowieka w kulturę. To były drzwi, taka klatka schodowa, gdzie był napis u góry kultura i on nie mógł uczestniczyć w kulturze, jeżeli od tego wszystkiego nie przeszedł. To komuniści robili tak, że gdzieś tam kołchoźników w gumofilcach, prawda, jakichś robotników w drelichach, dawali bilety do opery, prawda, i tak dalej. Oni tak z tego guzik rozumieli. I te bilety sprzedawali za pół litra. Tak było, ja znam takie przypadki. Do teatru bilety, prawda, w zakładach pracy rozdawali, to tymi biletami handlowano, bo normalny człowiek się nie mógł dostać, ale zakłady pracy miały, no to tam ci za wódeczkę tam zawsze odsprzedał, nie? Proszę Państwa, i żeby uczestniczyć w kulturze, to trzeba było najpierw mieć pewien podkład kultury. Ja pytałem się moich studentów, czyli ludzi, którzy po maturze byli. I oni nie wiedzieli rzeczy, które absolwent podstawówki przedwojennej wiedział. No to jak to jest? Tereny Kochanowskiego. O zła Persefona. Ja się pytam jednego, drugiego, piątego, kim była Persefona. On nie wie. A kiedyś wszyscy wiedzieli, którzy chodzili do szkoły. Bo szkoła wprowadzała w kulturę. Kultura polska i kultura ogólna. Taki Mickiewicz był uważany za najlepiej wykształconego człowieka w Europie. Taki Zygmunt Krasiński, który był niesamowicie wykształcony, no swój najwybitniejszy utwór, Nieboską komedię, napisał, uwaga, ma jest lat 21. Co dzisiaj reprezentuje sobą przeciętny 21-latek? Co on sobą reprezentuje? Najczęściej nic. Proszę Państwa, wychowywano kiedyś, właśnie poddawano tej obróbce chłopców. Dziewczęta chowano w domu,
miał jakąś tam swoją nauczycielkę, która uczyła francuskiego, jakaś tam uczyła haftowania, jakaś tam, czy jakiś pan uczył gry na pianinie, na fortepianie i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko. Chłopcy chodzili do szkół. Był skandal straszny. Tu w Łodzi. Pani Izabela, ona się nazywała Nagórna czy Nagórska, nie pamiętam, chyba Nagórna. Była pierwszą bibliotekarką w Polsce. To był zawód opanowany przez mężczyzn, 100%. Ona była pierwszą bibliotekarką w Polsce i się zastanawiano, były dyskusje na wysokim poziomie, gdzieś tam, czy można czy kobieta może być bibliotekarzem. Ona była wieloletnim kustoszem Biblioteki Miejskiej później i tak dalej, prawda? Tak. To był problem. Dzisiaj zawód bibliotekarza, zawód nauczyciela jest prawie w 100% opanowany przez kobiety. Nie ma wzorców męskich. Chłopaczek idzie do przedszkola, ma panią. Idzie do podstawówki, ma panią. Pani od tego, pani. Jeden pan od WF-u najczęściej, prawda? Jeżeli jeszcze jest WF, bo nie wiem, może już nie ma. Idzie do liceum i ma znowu 90% to panią. On nie ma żadnych męskich wzorców. Ojciec w domu najczęściej to jest stłamszony kompletnie. Nie jest żadnym punktem odniesienia dla chłopaka. Mamusia z taką paszczą rządzi wszystkim i wychowuje chłopaczków na kogo? Bez męskich wzorców. Niech przyjdzie wojna, niech coś przyjdzie. To on będzie płakał, on się schowa w piwnicy. On będzie w szafie się zamknie, żeby go do wojska nie wzięli, bądź Boże. A przed wojną to było tak, że dziewczyna za chłopaka, który nie był w wojsku, to za mąż nie chciała wyjść. Tak było. Proszę Państwa, chłopaków wychowywano. Jak chłopaków wychowywano? No, to mamy to wszystko. Ale ten człowiek musiał się orientować w świecie. Tutaj różni to komuniści zaczęli obrzydać, a bo ta arystokracja, to proszę Państwa, dzieci arystokracji to były tak gnębione przez tak zwanych metrów, czyli takich różnych nauczycieli domowych, że oni ledwo piszczeli. Syn księcia, króla czy cesarza austriackiego, czy te dzieci, to były chowane chłopcy w reżimie wojskowym. Tu kolega historyk potwierdzi. W reżimie wojskowym chłopak tam 7 lat jak szedł do szkół, to chodził w mundurze, prawda? I syn cesarza, nie syn cesarza, rózgi dostał w razie czego od nauczycieli. Tak. On musiał znać wszystko. Historię, geografię, tego, no potem już przyszły inne przedmioty, matematyka, jakieś tam inżynieryjne rzeczy. On w razie czego musiał być wodzem naczelnym swojego wojska, swojej armii. On musiał wiedzieć wszystko. Był czego orkiestra. Wychowanie jakie miało być? Jak Trentowski. Narodowe. Polska jest pod zaborami. Upadłeś, pisał Trentowski. Chodzi o narodzie polskim. Upadłeś. Boś był głupi. Weź się za naukę i się ucz tak, żebyś prześcignął swoich gnębicieli. To było jego hasło. Norwid twierdził to samo. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. A praca by się zmartwychwstała. Przez pracę. Przez pracę. Dlaczego przedmioty użytkowe nie mają być zarazem piękne? Weźmy Art Deco całe, nie? Lampa naftowa, pogrzewasz do kominka, to wszystko musiało być ładne. Jakieś artystyczne wykończenie rękojeści do tego, to. To wszystko musiało być ładne. Weźmy na te łódzkie kamienice różne, jakieś tam detale, gdzie... Komu by się dzisiaj chciało w to bawić? Prawda? A ludziom się chciało. Zwykłą kamienicę czynszową, prawda? Ona musiała być też ładna. Ona to musiało się jakoś tam rzucać w oczy. I tak samo właśnie z człowiekiem. Najpierw, jeżeli chce przygotować człowieka, jeżeli szykuje szkołę, szykuje programy, to ja muszę wiedzieć jedną rzecz. Jaki ma być produkt końcowy, że tak się wyrażę? Jaki typ człowieka ja chcę osiągnąć poprzez ten cały proces dydaktyczno-wychowawczy i tak dalej? Jaki typ człowieka ma wyjść z tej szkoły? Jaki ma być ten absolwent? I takie będą Rzeczpospolite jako młodzieży chowanie, prawda? A to powiedział człowiek, który studiował za granicą, nawet laur dostał, a laur dostać wtedy w tamtym czasie to był doktorat honoris causa mniej więcej. Chowano chłopaków.
chłopców, wychowywano chłopców na kogo? No kiedyś przede wszystkim na rycerzy, na żołnierzy i na tak zwanych statystów. Czyli człowiek, ludzi, którzy się potrafili zachować na sejmiku, w sejmie gdzieś tam i tak dalej, w jakiejś radzie i tak dalej, i tak dalej. Żołnierz i statysta. Żaden człowiek nie wszedłby do polityki w XVII wieku, jakby nie miał odbytej przynajmniej jednej kampanii wojennej. Nie miał szans nawet, żeby posłem być na Sejm, jak go nie znali, że on tam w jakiejś tam wojnie, gdzieś tam był w jakiejś bitwie. Dostawał instrukcję, szedł na ten Sejm. 6 niedziel siedział w Warszawie za własne pieniądze, nie było diet poselskich. Za własne pieniądze, bo to był wielki zaszczyt. Poselstwa zagraniczne odbywano za własne pieniądze. Ród z Baraskich na to z torbami poszedł. Bo chcieli się pokazać za granicą, wszystkie pieniądze wydali właściwie na poselstwa zagraniczne. Bo to był taki wielki zaszczyt. Nie polowali na pieniądze, jak dzisiaj idzie to w politykę, żeby zarobić. Jakby nie był znany z bitew takich z wojen, takich i takich, pies z kula pod nogą by go na posła nie wybrał. Kobita by powiedziała, ja za tchórza nie wyjdę za mąż. Tak by było. O tym wszystkim pisali już w XVI wieku. Ksiądz Orzechowski. Co z tego, że przodek pod Grunwaldem, pod Chojnicami zdobył herb, jak jego, i to pamiętacie, to już jest 100 lat później zaledwie. Tak, 100 lat później. A jego potomek jest skończoną łajzą. Ale się wynosi, bo on ma herb. To trzeba mu go zabrać. I to ksiądz Orzechowski w XVI wieku mówił. A hrabia Cieszkowski w XIX. Szlachectwo nadawać dożywotnio za zasługi dla ojczyzny, a łajzą odbierać. Tak kiedyś wychowywano chłopców. Ty masz być chłop. Miał ojciec tak mówił. Ty masz być chłop, a nie szelki. Tak kiedyś mówiono. Ty masz być chłop, panie Szelki. Zachowuj się jak chłop. To może dzisiaj to obrażać niektórych. Nie bądź babą, mówiono do chłopaka, prawda? Tak mówiono. No ale kiedyś były męskie wzorce. Była ta dezedukacja. Były jakieś gimnazja żeńskie, były gimnazja męskie. Chłopcy mieli męskie wzorce. Dziewczynki miały niewieście wzorce. No a tam dzisiaj jakaś tam pyskowała, że u nas nie życzy, żeby jej niewiastą nazywać, tam w Sejmie, jak pani poślica, pospolka, nie? Pośliszcze? Poślica. W każdym razie, proszę Państwa, chłopaków wychowywano na wojowników od najdawniejszych czasów, na wojowników i na tak zwanych właśnie statystów, czyli polityków. Te dwie rzeczy. Bardzo często musiał łączyć, jeśli był wysokiego rodu, musiał te rzeczy łączyć w sobie, w jednej osobie. I umiejętności polityczne, czyli no, tą łacinę musiał znać i to perfekt. Prawda? Na jakieś kancelarie, jakieś tam dyplomacje, to tamto. Dobrze jeszcze, jak znał inne języki. No sobiescy byli przez ojca wysłani za granicę, podróżowali, nawet w Anglii byli. To było rzadkością w tamtych czasach, żeby Polak do Anglii trafił. I oni potrafili kilkoma językami mówić. Bo musiał być wychowywany zgodnie z jakąś przyszłą rolą. No dzisiaj nie wiadomo, jaką on rolę będzie spełniał w życiu. Bardzo często jest tak, że on na komputerze zrobi wszystko, co na komputerze zna i na niczym więcej. No jak mu padną zasięgi, prawda, padnie mu prąd elektryczny, to co on zbierak zrobi wtedy? Rozpłacze się. Proszę Państwa, chłopaków trzymano kiedyś w Rzymie. Chłopak z Warsz Ziemiańskich. No, o tym Trentowski pisze. Jak wychować chłopaka w sferze ziemiańskiej? No nie pozwolić mu się obijać. Cały czas mu dawać jakieś zajęcie. On nie ma mieć czasu na głupoty. Kto dzisiaj czyta na przykład Mikołaja Reja Zwierciadło? Jakie tam są piękne porady na życie poczciwe. Tak. A ty, człowieku poczciwy, weź sobie żonę ze swego staniku. Czyli równą sobie urodzeniem majątkiem, nie? Bo co? Jak weźmiesz biedniejszą, to twoja matka, jej teściowa jej nie da żyć.
A skąd ty jesteś tego, a do ciebie powie, ty głodówca sobie wziąłeś jedną pierzyną, nie? A jak weźmie bogatszą, to go puści z torbami, jak żona modna u biskupa Kraśnickiego, prawda? Będzie miała takie zachciwajki. Weź ty sobie żonę ze swojego staniku. Szkoła kiedyś, no, dawała nie tylko pewne wzorce, jak masz żyć, jak nie wolno ci żyć. Bo pójdziesz z torbami, dziadem zostaniesz. To w korporacjach studenckich śpiewali pi, bracie, pi, na starość torba i kij, prawda? Dzisiaj wczoraj grałeś 66, a dzisiaj nie masz co jeść, i tak dalej. Tak, ja byłem zaproszony przez taką korporację, prawda, w czapkach i tak dalej, z całym tym rytuałem takim paramasońskim i właśnie śpiewali takie muszowskie piosenki, bardzo fajne zresztą. Proszę Państwa, tak, ale z tych ludzi potem wyrasta elita. Z takich korporacji studenckich tak wyrasta elita. I teraz, czego się można to, ja już Korwin-Mikke podkreślał, czego się człowiek może nauczyć od rówieśnika? Niczego. Najgorszych rzeczy tylko, prawda? Ja zawsze lubiłem słuchać starych ludzi. O takich 30 lat starszych ode mnie, 40. Bo oni coś wiedzieli. Ja się urodziłem 15 lat po wojnie. Ja słuchałem jeszcze ludzi, którzy w tej wojnie brali udział. I nawet w tej wojnie z bolszewikami. Znałem takich ludzi. Ja się mogłem czegoś od nich nauczyć. Jak myśmy z Wojtkiem Walczakiem świętej pamięci przyszli na zebranie u Benedykta Czuby, też u świętej pamięci niestety, tam natknęliśmy się na ludzi, którzy jak mówili o czymś, to byśmy nie wiedzieli, o czym oni mówią. Bo jak Kazimierz Janusz zaczął przedstawiać swoją książkę Konfrontację o pracach Konecznego, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Ale ci ludzie byli tak życzliwie nastawieni do nas, że oni nas w ten świat wprowadzali powoli. Nas, 18-latków, tłumaczyli nam cierpliwie. I taki powinien być nauczyciel. A na jakich nauczycieli ja się natknąłem? Dlaczego ja byłem osioł matematyczny przez całą szkołę? Bo jakich ja miałem matematyków oprócz jednego liceum? Dwa! Bo nie wyrecytowałem tak, jak trzeba jakiejś tam definicji, jakaś literka we wzorku pomylona. Dwa! No to byśmy kiedyś taką panią zrobili. Klasówka była i chyba trzy osoby tylko tą klasówkę zdały. Reszta plomby dostała. A ona cały czas się darła, nawet na jedną dziewczynę się wydarła. Po co ty tu siedzisz, kup sobie pończochy w kratę i pod hotel. No to żeby się wkurzyli, poszliśmy do dyrektora na skargę i to w liceum było. No to myśmy się wkurzyli kiedyś, ta matematyka się tak na nas darła. Dzwonek. Wszyscy wstają, chowają, a ona się dalej drze. A myśmy mu otoczyli takim kółeczkiem i taka piosenka Wojciecha Skowryskiego była. Blues to zawsze blues, nigdy nie zawiedzie. I my wszliśmy, ona. Tak, proszę Państwa. No więc szkoła miała przygotować do życia i miała wprowadzać w świat kultury. Bo potem taki człowiek uczył tak swoje dzieci. Prawda? Ja pamiętam, Boże, jak dostałem od ojca w tyłek. O, wiele razy dostałem, więc to nic takiego szczególnego akurat, tylko chodziło o okoliczność. Proszę Państwa, wsiadam do tramwaju czy do autobusu z rodzicami i robię to, co robią dzisiaj dzieci. Pędzę i sadzam tyłek. Od razu. A ojciec mnie za ucho. Strzał w tyłek, starsi ludzie stoją. Tak kiedyś wychowywano chłopaków. A dzisiaj co? Mamunia pierwsza sadza. Pierwsza sadza, sama stoi, tak. Dzieciątko sadza, dzieciątko nogami wierzga, drze się w niebogłosy. Tego kopnie, tamtego kopnie, święta krówka, prawda? Nie wolno słowa powiedzieć. W Stanach jak byłem, to im mówili, słuchaj, w kinie, jak będziesz w kinie, czy coś, dzieci biegają, sypią popcornem dookoła, depczą ci po butach, ty nie zareaguj, bo będzie awantura, jak zareagujesz. Tak. Ja nie wiedziałem, że to tak szybko do Polski dojdzie. I teraz, ja mówię, kiedyś człowiek chodził do szkoły, nie było w zwyczaju, tak jak dzisiaj, dawania kieszonkowego. Rodzice kieszonkowe tam dawali.
ludzie, potrzebujesz czegoś, to ci kupię, nie? A nie dawali pieniędzy, bo człowiek by na głupoty wydał, nie? No ale, ale ludzie byli tak spragnieni, złaknieni kultury, kontaktu z kulturą. Czytamy u Maurycego Mochnackiego. Wydanie mam lwowskie z 1910 roku, pism Mochnackiego. I on tam opisuje, jak do Warszawy przyjechał Niccolò Paganini, genialny skrzypek. A on się bardzo wysoko cenił. Na jego wejście na jego koncert to kosztowało tyle pieniędzy, że on by się przez dwa tygodnie utrzymał, taki biedny student za to. Co oni robili? Proszę Państwa, nad salą, gdzie był koncert, wleźli na strych i wywiercili wiertłem dziurę w dachu i lejek taki metalowy duży przykładali, prawda? Tak, do tego stopnia to wszystko było. Ludzie dla kultury różne rzeczy robili, wyrzekali się jedzenia tego, tamtego się wyrzekali, żeby tylko się dostać na jakieś tam wydarzenie gdzieś, bo to kosztowało. Kultura była zawsze droga. Kto chodził kiedyś do opery? No ludzie, których naprawdę było na to stać. Opera była droga. Opera była droga. No dlatego wymyślono operetkę, taką, jak to nazwano, podkasaną muzą, to była taka dla publiczności mniej zamożnej. W każdym bądź razie ludzie, którzy chodzili już do opery, to oni libretta znali. Oni sobie podśpiewywali w domu przy goleniu, prawda, później, jak jakieś całe partie. To tak samo jak byli różni cudzoziemcy zdziwieni, jak ja sobie na przykład, jak ja im tam podśpiewywałem, bo mój kolega był dyrygentem orkiestry w Anglii, jak ja sobie podśpiewywałem różne teksty wagnerowskie, to mówię, a skąd ty to znasz? Ja to znam. No ale kiedyś ludzie sobie tam gwizdali czy śpiewali przy goleniu jakieś tam całe mozartowskie różne historie, prawda, z czarodziejskiego fletu i tak dalej, chociaż to partie bardzo trudne. W każdym razie szkoła, edukacja kiedyś miała wprowadzać w świat dorosłych. Tak, w świat dorosłych. Jak się ubierali ludzie kiedyś? Do 16 mniej więcej roku życia wypadało, można było jeszcze chodzić w krótkich spodenkach. Ale później, po 16 roku życia, Boże mój, krótkie spodnie? Chłopak 16-latek, on krótkich spodni nie założył w życiu, bo by się wstydził, bo jest dorosły. Tak. Jak miał 18 lat, kończył maturę, ojciec mu kapelusz kupował, jak zdawał maturę. Ojciec mu kupował kapelusz, i szedł z nim na kielicha, albo chrzestny. I to był znak. Traktuje cię już jako dorosłego. I to był egzamin dojrzałości, nie? Już nie mówię, gdzie chrzestny zabierał też czasami. W każdym razie, proszę Państwa, tak. Był wyraźny przedział. Jak się ubierali młodzi ludzie? Proszę Państwa, tak samo jak dorośli. Tak samo. A potem wymyślono to coś takiego jak moda młodzieżowa. Ty nie będziesz donosił ubrań po starszym bracie, bo to niemodne jest. Jest teraz moda młodzieżowa, czyli co, tam to wyrzuć, a kup nowe. Mm-hmm. Chodzi o co? Kup, moda wiosenna, moda jesienna, moda zimowa, moda letnia, kup. O to chodzi w tym wszystkim. Żebyś kupował, człowieku. Żebyś kupował. Handel ma się kręcić. I ten człowiek wiedział, że pewnych rzeczy robić nie może, bo w tym wieku tych rzeczy robić mu nie wypada. We Lwowie taka ulica Akademicka. No i mi opowiadali starzy lwowiacy, no gimnazjalista czy student się na Akademickiej wieczorem nie miał prawa pokazać. I w okolicach, bo tam były same lokale. Jakby go nauczyciel zobaczył, to on potem miał przechlapane w szkole. W mundurkach jeszcze przed I wojną światową pamiętniki profesora Czaplińskiego. Szkoła w młodych oczach. Był obowiązek chodzenia w mundurkach. Obowiązek! Jakby nauczyciel zobaczył ucznia, to po szkole, po lekcjach, na ulicy ubranego w jakiś inny strój, nie w mundurek. Było przerąbane. Bardzo mocno tego pilnowano też w rosyjskiej szkole.
Ja czytałem na przykład pamiętniki hrabiego Tolstoja, tam inne, jak chłopaki gdzieś tam nad rzekę poszli sobie, akurat generał gubernator przejeżdżał, jakie tam represje poleciały. Bo zobaczył, że jeden ma rozpięty mundur, prawda, pod szyją. Miał na ostatni guzik, oni mieli kopla w tym punkcie. Prawda? Więc czasy szkolne wszyscy wspominają jako czasy bardzo ciężkie. Ciężka praca, nie było czasu na głupoty, nie było czasu na rozrywki nawet. Nie mówię o głupotach. Oni wiedzieli, że jak skończą szkołę, to sobie odbiją. To będzie wtedy szampan, to będą bale, ale dopóki nie, to grzecznie łuki poszła. Tak kiedyś było. Zawsze było więcej wolno uczniom, studentom. No przymykano oko, no bo to młodzi jeszcze, to pamiętamy taką trójkę studentów medycyny z lalki. Jak oni baronową Krzeszowską straszyli, trupów udając, prawda, gdzieś tam, nie? Oni wiedzieli, że jak oni tymi lekarzami zostaną, to oni przestaną dziadować, będą zarabiać porządne pieniądze i każdy sobie kamienicę zbuduje w końcu, nie? Tak. Bo to tak kiedyś wyglądało. Ale póki co, to jeszcze. A jeszcze wcześniej, proszę Państwa, w średniowieczu zupełnie inaczej rzaczków traktowano. Przymykano oko na różne wybryki i to niekoniecznie nawet na wybryki. Często na porządne przestępstwa. Tak. Na zabójstwa nawet. To uprzedzano, ty chłopie, masz 6 godzin spieprzać stąd. Bo jak cię potem złapią, to cię powieszą. A na razie to wiej. Bo to był rzaczek. No. Studenta oszczędzano. Proszę Państwa, człowieka przygotowywano do wejścia w świat dorosły. Dziewczyny były zabierane, jak już osiągnęły odpowiednie tam lata swoje i tak dalej, figurę, to były zabierane przez matki i tak dalej, na bale. No bo trzeba było kawalerów poznać, nie? Młodych kawalerów zabierano na bale, żeby panny poznawali. Uczono obycia towarzyskiego, manier i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze w czasach mojej młodości było nie do pomyślenia, żeby kobieta idąc ulicą paliła papierosa. Było niemożliwe, absolutnie. Albo spodnie. Ja pamiętam starsze babcie. Kto zaczął w spodniach chodzić? Tramwajaki w Łodzi. Takie sukienne, paskudne takie mundury z sukna takiego grubego i chodziły z tymi torbami takimi, prawda, bo konduktor zbierał pieniądze w tramwaju, w autobusie, sprzedając bilety i one chodziły w spodniach. To starsze babcie spluwały za nimi. Ja to pan tak, bo w Sybilii to jest napisane, że się nie odróżni chłopa od baby. Pierwsze zespoły muzyczne w 60-tych latach, Rolling Stones i Beatles, trochę dłuższe włosy i wtedy każdego człowieka, który nosił dłuższe włosy, no mówiono na niego, o, Beatles idzie. Tak mówiono, Beatles idzie. U nas jeden, o, hipis to później, u nas jeden chłopak takie długie włosy miał, bardzo spokojny chłopak, syn krawca miejscowego, bardzo spokojny taki, nie, on w ogóle nie uczestniczył w tych wszystkich chuligaństwach tam okolicznych, a dostał ksywę Manson. Za to, bo miał długie włosy. To już go Mansonem uścili. No więc w każdym razie, proszę Państwa, kiedyś było wychowanie dostosowywane do sfery, w której ten człowiek żył. Klasa robotnicza, szkoły zawodowe, jakieś powiedzmy lokale odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. I czym wyżej, tym wyżej. Ja pamiętam, jak ja byłem smakaczem, z jakim my szacunkiem spoglądaliśmy na studentów. Jak ja miałem 10 lat na przykład. Kuzynka moja studiowała medycynę i chodziła w czapce takiej z Akademii Medycznej, z jaką my zazdrością popatrzyliśmy na te czapki studenckie. To był pan akademik, kiedyś się mówiło jeszcze. A dzisiaj człowieka szkoła wprowadzała w zwyczaje charakterystyczne dla jego sfery, przygotowywała go do życia w jego sferze, w jego otoczeniu, na jego poziomie i to szło coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej.
I cały czas pamiętajmy, że był ten podział stanowy, klasowy, jak zwał, to zwał. Był. Bardzo wyraźny był. To przecież doskonale pamiętamy, jak mieliśmy my po 15 lat, 16, jaki był podział na zasadnicza i technikum. To już była różnica. A liceum? Jeszcze jakaś dziewiątka, prawda, gdzieś tam, czy Kopernik, czy coś, nie? Ludzie kochani. A student? Studenci korepetycji udzielali za pieniądze. Studenci udzielali korepetycji za pieniądze. Ale patrzcie, jak to się przesuwa. Jako 14-15-latkowie korepetycji udzielali na przykład taki Jan Parandowski swego czasu. Jako miał 14-15 lat. Korepetycji udzielali ci ludzie. Karol Libelt udzielał korepetycji i pomagał rodzinie. Bo dosyć wcześniej, prawda, stracił ojca i tak dalej, więc pomagał rodzinie i był bardzo dobry, był najlepszy, bo ciągle stypendia dostawał do coraz wyższych szkół, a w końcu był ulubionym uczniem Hegla, nie? Tak. I proszę Państwa, ciekawe, że kiedyś, jakbyśmy czytali Chowane Trętowskiego, jak wysoko był stawiany w hierarchii społecznej nauczyciel. Taki Wincenty Paul, poeta, siedział przez długi czas na łaskawym chlebie u hrabiego Krasickiego. Gdzie też był wychowawcą, prawda, dzieci i tak dalej, bibliotekarzem przy okazji i tak dalej. Ceniono jego fachowość. I tutaj właśnie Trętowski pisze właśnie o tym, jak trzeba starannie dobierać nauczyciela domowego. Bo wszystko zależało od nauczyciela domowego. Weźmy Doświadczyńskiego przypadki. Niewłaściwie dobrany nauczyciel i deszcz by mógł spowodować. Ten Francuz, migrant, którego tak zbałamucił, że on potem wyjechał do Paryża, pieniądze tracił, po domach uciekł, prawda, po kasynach i tak dalej, nie? Tak. Rosjanie mieli to samo. Małpowali zwyczaje zachodnioeuropejskie. Nawet w Eugeniuszu Onieginie mamy coś takiego, jak tam Monsieur Delbe, Francuz ubogi i tak dalej, lekko mazurkę tańcował, no i tak. No a potem Monsieur przegnali ze dworu, no. Bo widocznie tam długów narobił i tak dalej. No tatuś też. Służył atliczną, błagarodna, długami żółwiowała tiec, dawał trzy bala jeżegodne i promatał sobie na koniec, tak, no i poszedł z trąbami, z bankrutową. Bo trzy bale właśnie wydawał, a to kosztowało. Proszę Państwa, szkoła kiedyś była instytucją poważną. W pewnym momencie wprowadzono tą szkółkę czteroklasową. No każdy musi tą szkółkę skończyć. Hrabia Cieszkowski w swoich majątkach zaprowadził jako pierwszy w prowincji szkoły wiejskie, gdzie każdy musiał tą szkołę skończyć. A potem nie ma przymusu. No, po co człowieka, który ewidentnie nie chce się uczyć, ciągnąć za uszy przez lata gdzieś tam? Bo on się musi uczyć do 18 roku życia. A po co? No po co? Nauczyć z zawodu nieuczciwie pracuje, prawda? A nie ciągnąć za uszy przez jakieś szkoły, które mu niczego naprawdę nie dadzą. Bo nie ma pracy dla nich. Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, proszę Państwa, szkoła nie dała mi niczego. Średnia szkoła nie dała mi niczego, zupełnie niczego. Ja się obijałem, ja miałem jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów, prawda? I tak chyba z tej klasy najlepiej wylądowałem. Ale w każdym razie na studia, co mi studia dały? Metodę. Gdzie szukać, bo miałem bardzo dobrego nauczyciela. Gdzie szukać, jak szukać, prawda? Dzisiaj jak się robiło kiedyś pracę magisterską, jak się robiło doktoraty i tak dalej, człowiek siedział godzinami w archiwach, w bibliotekach, przepisywał, nie było kserografów, trzeba było przepisywać. Czasopism nie wypożyczyli do domu. XIX-wieczne czasopisma. Takie płachty, kurczę, siedziałem w tym, w bóle siedziałem godzinami, się przepisywało, całe kawałki się przepisywało ręcznie. Mam to po dziś dzień, ale to wchodziło do głowy. A dzisiaj mają wszystko w PDF-ach, kopiuj, wklej, i on
kończy studia i dwa lata po ukończeniu studiów w ogóle. Mówię, a wiesz, mówi, to wiesz, ja studiowałem dwa lata temu, ja już nie pamiętam. To po cholerę on studiował. Żeby mieć papier. Jak człowiek siedział fizycznie w tych fiszkach, jak fizycznie siedział w tych wszystkich materiałach, to przepisywał, to mu to wchodziło do głowy i na pamięć całe fragmenty zna. Bo już żygał tym za przeproszeniem w pewnym momencie. I trzeba było zapanować nad tym materiałem, nad tymi wszystkimi fiszkami, trzeba było nad tym zapanować. Jak się pisało pracę, to się miało szufladę i się miało tych fiszek, tego wszystkiego. Boże, i tylko żeby gdzieś coś się nie pomerdało, bo jakby się to wywaliło, a mnie się nieraz wywaliło. To ile to było zbierania tego wszystkiego, porównywania i tak dalej, jak się człowiek uczył na własnych błędach. Na każdej karteczce szczegółowo numerek, opis, prawda, z jakiego dzieła autor, który niechby nie napisał, potem kurczę kombinował. Ja tak miałem z listami Zygmunta Krasińskiego, których jest tyle. I potem ja się domyślałem, a to musi być w listach Ucieczkowskiego i kombinowałem, ale ile ja czasu na to straciłem, bo zapomniałem napisać, tam coś robiłem sobie, jakiś wypis, jakiś cytat i zapomniałem napisać z którego tomu, gdzie tam, nie? Człowiek dostał w tyłek strasznie. Ale to wlazło. I się czytało te książki, się nosiło takie stosy książek, się przynosiło do domu. Kiedyś do bibliotek publicznych, jak się chodziła gówniarz 12-13-letni, tyle książek przynosiłem. Ile ja tego czytałem. A dzisiaj młodzi, tramwaj, autobus, wszystko tak. Bogdan Urbankowski, świętej pamięci, mówi, Jasiu, pokolenie pochylonych głów. Wszyscy tak. Szkoła. Studenci mnie nauczyli że o czwartym Z, bo nie wiedziałem. Kiedyś było zdać, zakuć, znaczy zakuć, zdać, zapomnieć. A studenci mnie pouczyli, że jeszcze jest jedno, zapić. Tak, jeszcze trzeba zapić. Tej radości, że się zdało ten egzamin, trzeba zabić. Dobra. Jak się czyta dzisiaj Trętowskiego, to jest dla koneserów literatura. Język bardzo trudny, on zresztą wymyślał całą masę różnych słów, ale wymyślił też kilka słów, które się przyjęły, na przykład cybernetyka. To na żołądach Trętowski wymyślił to słowo. Tak, ale mu na przykład nie wyszło, bo chciał zastąpić syntezę jakimś słowem, ale to było. Mówi, synteza to nie tak, tylko mówi, to była taka synteza, która zachowując najlepsze właściwości obydwu, coś tworzy ponad to. Synergia. Nie, on to nazwał różnojednią. Tak. Jakieś tam kościelne dogmaty to były, proszę Państwa, czczewa, jakieś tam inne takie, no, nie przyjęły się te słowa, ale on stwierdził, że nie można przełożyć, to lata 30. XIX wieku, nie można przełożyć filozofów niemieckich na język polski, ponieważ język polski nie posiada odpowiedniego aparatu pojęciowego. Jest za ubogi. I dlatego on próbował kombinować. I na przykład fichteańskie iś. I on wynalazł jaźń, które to słowo znalazło inne zastosowanie. Psychologii głównie. No, przyjął się. Ale szkoła kiedyś doprowadzała człowieka do pewnego momentu, w którym dostawał to świadectwo dojrzałości, jak to wtedy mówiono, i mówił, stary, radź sobie sam, jesteś dorosły chłop. Nie ma już mamusie, a jeszcze wcześniej, w epoce rycerskiej. Kończył 7 lat, mamusie, babcie, ciocie wek. Teraz mężczyźni wychowują, bo ma z niego wyrosnąć, to co mój ojciec mówił, chłop ani szelki. Chłopaka wychowywano na chłopaka, dziewczynkę wychowywano na dziewczynkę. Prawda? To, co ja mówiłem, jeden z moich wujków, że ciągle biznesy zakładał i ciągle go gnębili, po wojnie mu tam fabrykę jakoś zabrali jedną, stworzył coś tam drugiego, to go domiarami gnębili i było tak, że raz mieli pieniędzy worki, a potem nagle Benz przyszedł domiar i ciocia od sąsiadów cukier pożyczała, nie? I ona go nie kopnęła w tyłek, jakby nie jedna dzisiejsza zrobiła. Tylko Stefuś, spokojnie. Odkujemy się, staniemy na nogi.
i mu pomagała. I to, co Pismo Święte mówi, nie chodźcie w jednym jarzmie z niewiernymi. Tak. Jeżeli macie niewłaściwego partnera życiowego, to on was zdołuje, ściągnie na dół, zamiast wesprzeć. I tak kiedyś było, ludzie się dobierali w odpowiedni sposób, bo rodzice brali też w tym udział. I tata zapraszał absztyfikanta na rozmowę, poważną rozmowę. I pierwsze pytanie brzmiało, z czego szanowny pan zamierza utrzymać rodzinę? Jak nie odpowiedział na to pytanie, córki nie dostał. I dlatego tak goniono wszelkich literatów, poetów, bo to przeważnie byli oberwańcy i gołodówcy, prawda? I to był ten przykład w tych powieściach dawnych, nie, że się goniło takiego właśnie literata w Fiubździu, prawda, i tak dalej. No. Takiego Przybyszewskiego, och. Słuchajcie, kapitalny rozdział wspomnienia profesora Ludwika Krzywickiego, wspaniały rozdział Przybyszewski. Koniecznie razem przeczytać. To coś wspaniałego, coś cudownego. Młodzież szalała za nim, prawda, bo za tą atmosferą. To każdy z butelką przychodził oczywiście, no, żeby zobaczyć, jak pijany Przybyszewski gra na fortepianie i coś tam improwizuje. W każdym razie, jeżeli szkoła nie będzie od samego początku ukierunkowana po jakiemuś typowi docelowemu, że my chcemy mieć takiego, idą bardzo trudne czasy, jeżeli ta szkoła nie będzie ukierunkowana, jeżeli dyrektor szkoły, nauczyciel, ktoś odpowiedzialny, minister, ja chcę mieć jako rezultat końcowy takiego i takiego i takiego człowieka, to nie jest szkoła. To nie jest szkoła. To jest jakiś, nie wiem co, pralnia mózgów. Bo jak ja słyszę rozmowy nieraz gdzieś tam w miejscach publicznych, to tych ludzi ze szkoły by po prostu żelazną miotłą kiedyś pogoniono. Pogoniono mnie, czy człowieku tutaj nie zawracaj nam głowy i sam nie trać czasu, weź się do uczciwej pracy, by powiedziano. Jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, będzie źle. Nie cofniemy się do tych czasów, nie da się cofnąć. Ale, wyobraźmy sobie, że każde następne pokolenie, które coś tam robiło, jakąś rewolucję wywoływało w kulturze, czy to będzie przejście od okresu średniowiecznego do renesansu, czy z renesansu do baroku, czy z baroku gdzieś tam do oświecenia i tak dalej, czy z oświecenia do romantyzmu. Każde to pokolenie, które robiło tą rewolucję, było pokoleniem cholernie wykształconym. Niech sobie Koźmian kpił, niech sobie Śniadeccy mogli se kpić z Mickiewicza, ze Słowackiego, z innym, ale ci ludzie byli cholernie wykształceni. A to pokolenie, jaką ono rewolucję zrobi w kulturze? Co to pokolenie zrobi dla kultury? Nic nie zrobi. On tylko zgnoi i naszym zadaniem to już, proszę Państwa, nie jest to, żeby powrócić do tego, co tu było. Tego się nie da już zrobić. Żeby tamtym nie pozwolić tego zgnoić. To jest pierwszorzędne nasze zadanie. Żeby nie pozwolić, żeby ta horda barbarzyńców zniszczyła to, co wypracowały pokolenia naszych przodków. Jeżeli to nam się uda zrobić, to znaczy, że nam się coś tam uda. A reszta? Proszę Państwa, komplety. Wracamy do kompletów. Wracamy do salonów. Uniwersytetu latającego kor nie wymyślił. Oni to zrzeżnęli z Warszawy z lat 80. XIX wieku. Tam wymyślono uniwersytet latający, były wykłady po salonach, po domach. Wracamy do tego. Musimy do tego wrócić i wychowamy w ten sposób przyszłą elitę. Ale, uwaga, nie obędzie się to bez wykluczenia. A tu będzie krzyk, nie wolno wykluczać. Proszę Państwa, trzeba wykluczać. Kultura właśnie polega na tym, że jednostki, które psują robotę, się wyklucza. Po prostu. Jednostki zdemoralizowane, nie było dla nich kiedyś miejsca w szkole. Była na Chojnach, naprzeciwko cmentarza świętego Wojciecha, szkoła 108. To była jakaś normalna, regularna szkoła, potem ją zmieniono na tak zwaną szkołę specjalną. No tam jak ktoś kiblował w jednej klasie 2 lata kiblował, na trzecim mu się zanosiło, to do 108 szedł, prawda? Jak tam coś tam był nadaktywny, prawda, na lekcjach gdzieś tam i tak dalej, no dzisiaj powiedzieliby, że ma ADHD, a wtedy do 108 szedł, prawda? I nie przeszkadzał, i reszta się normalnie uczyła. Tak. I wystarczyło człowiekowi powiedzieć, ty,
uważaj, bo do 108 trafisz i ustał na baczność. Albo na przykład pokazać na jakiś zawód taki, który nie cieszył się prestiżem specjalnie społecznym. Mnie, ja lubię obchodzić na wagary. Chrzestny mówi, ty, a miał działkę na obrzeżach Łodzi, gdzie cała taka ekipa mieszkała, rodzina. Ty, jak ty będziesz chodził na wagary, to ty Smotkiem zostaniesz. A kto to był Smotek w Łodzi? A taki najczęściej oberwany, pijany, jeździł na furze i krzyczał, flaszki, gałka nie kupuje, Smot, Smot. Proszę Państwa, i straszono dzieci Smotkiem. Nie będziesz się chciał uczyć, nie będziesz chciał chodzić do szkoły, będziesz chodził na wagary, Smotkiem zostaniesz, nie? I moja mama, no, ostatnie już zdania, moja mama się tej pamięci mało nie zemdlała, kiedy pyta się mojego siostrzeńca, on miał wtedy 14 lat chyba, czy 15, Julian, kim ty byś chciał zostać? A on wypalił, babcia, ja to bym chciał zostać Smotkiem. Mama nie mało nie zemdlała. A on, babcia, ty wiesz, jaki to dzisiaj jest biznes? No i to jest to. I proszę Państwa, i tu mamy wyraźną już granicę oddzielającą mentalność, powiedzmy, mojego pokolenia i mentalność pokolenia już gdzieś tam moich siostrzeńców, prawda? Dla mnie to byłoby czymś nieprawdopodobnie hańbiącym zostać Smotkiem, a tutaj Smotek to jest dobry biznes. Takie będą Rzeczpospolite, jak i młodzieży chowanie. Na szczęście żaden z moich siostrzeńców Smotkiem nie został. Pracują na fajnych stanowiskach, zarabiają niezłe pieniądze i jakoś sobie tam radzą. Ale, proszę Państwa, właśnie było to. I kiedyś były te przykłady negatywne, co też kiedyś Janusz Korwin-Mikke pokazywał. Mówi, że kiedyś to rodzic brał za rękę dzieciaka niesfornego i mu pokazywał, słuchaj, jak będziesz się tak zachowywał, to tak i tak skończysz. I tam pokazywał podwodzeń jakichś takich żebraków, obrzepałów i tak dalej. Za moich czasów pokazywano tak Smotka. Mieliśmy tam takiego człowieka, którego nazywano garbatym mózgiem, bo był garbatym i z worem chodził na plecach, zbierał tam flaszki i inne rzeczy i straszono dzieci takim Józkiem innym. Jak będzie niegrzeczny, to ci Józek do wora zabierze, prawda? I mówię, chodź tutaj, no to ja w nogi oczywiście. Ale oczywiście straszono, jak nie będziesz się chciał uczyć, nie będziesz chciał chodzić do szkoły, tego zostaniesz Smotkiem. No dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj młody człowiek wie, pokaże mu ćpuna. No przecież powiedzą, ćpunowi się też należy opieka taka, bo on jest tego biedny, tego. Kiedyś mówiło, tak, bo mamu do kołyski wpadła, nie? A kiedyś się mówiło o takich ludziach. Dopóki nie będzie tego systemu, nagroda i kara. Tak. Jesteś studentem, skończyłeś jakieś studia, to cię wyróżnia pośród reszty. A to nie, to dzisiaj tak nie wolno, bo każdy ma swoją godność i każdemu należy się szacunek. Uwaga, kłamstwo. Złodziejowi, łajzie należy się szacunek, z jakiej racji? Na szacunek trzeba sobie zapracować, trzeba sobie zasłużyć. A tutaj nie ma. Każdemu się należy, jak psu zupa. Każdemu się należy szacunek, tak? Młodych ludzi trzeba tutaj uczyć od początku pewnych rzeczy. Trzeba ich uczyć od początku. Powiedzieć im, po pierwsze, słuchajcie młodzi, ale to, co wy nazywacie szkołą, nie jest wcale szkołą żadną. Bo wasi rówieśnicy lat temu 50, to mieli w małym palcu to, czego wy nie wiecie. Was oszukują. Wam zabierają wasz czas. Wy w tym czasie byście mogli zrobić to. To was się zmusza do chodzenia do szkoły, która wam w sumie niczego nie daje. To wy się zastanówcie. Pokazywać im wartościowe rzeczy, to im szczęka opadnie. Dlaczego byśmy tego nie wiedzieli? To mi nieraz pod moimi filmikami wypisują. A dlaczego nikt nam o tym nie mówił? No bo nie mówił. No ale my mówimy i będziemy mówić na złość tamtym. Bo komuś chodzi o to, żeby wyhodować bezmyślne hordy ludzi uzależnionych w 100% od państwa. I oni się będą domagali, im się, uwaga, należy dochód gwarantowany. Dlaczego im się niby należy? A bo ja żyję.
Tak, to jemu się wszystko należy. A kto ma mu dać? A ten frajer, który pracuje, nie? No tak dobrze, nie ma. I proszę Państwa, takie będą Rzeczypospolite jako młodzieży chowanie. Wiemy mniej więcej, co robić. Znajomej młodzieży mówimy to, o czym nie wie ta młodzież, która nie słucha takich ramoli z gredów jak my. No po to jesteśmy. My z gredy, my ramole, po to jesteśmy. No i chwała Bogu, jeszcze na coś się przydamy. Amen.